Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać mój pomysł na ławeczkę, a raczej ławeczkę do ławko-szafkę. Kurde, jeszcze raz.
Zamykają się? Zamykają. Tylko że strzeliłem małego babola. W zasadzie może bardziej z niewiedzy niż nie wiem z czego. Przyznam się szczerze, że montuję pierwszy raz takie zawiasy. Nigdy nie było potrzeby montażu takich zawiasów, więc też trochę się zastanawiałem, jaki sposób będzie najlepszy. Moje założenie było takie, żeby tych zawiasów z tyłu nie było widać, bądź było widać jak najmniej. Jakiego babola tu strzeliłem? Strzeliłem tu takiego babola, że z jednej strony, nie wiem, tu mi uciekł ten zawias. Ja go jeszcze spróbuję odwrócić, bo może tutaj jest problem. Ale tutaj widzicie, o, tutaj widać i tutaj widać, nie? Tu mi troszkę uciekł, a tam jest na równo. Także no, tutaj spróbuję jeszcze ten zawias odwrócić i może będzie ok. No. Jak to mówią, dopóki towar nie wyjechał jeszcze z fabryki, wszystko da się naprawić. No jest już dużo lepiej, ale nie jest idealnie. Ale spoko, damy radę. Miało być równo i jest równo i z jednej i z drugiej strony. Jedynie co, to tutaj ten zawias wyjdzie mi troszkę dalej niż tamten, ale w sumie to będzie i tak z tyłu, więc i tak nie będzie już nic widać. Także mi się wydaje, że to będzie już ok. Jeszcze z tej strony jest równo. Jest równo. Teraz szlifowanko i można malować. Jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem, że tutaj by się przydała jakiś otwór, żeby tą klapę dźwigać, bo tak troszkę nerwowo. Zrobione. A jak myślicie, co wspólnego ma ławka z reklamówką z Biedronki? Widać na załączonym obrazku, jak każdy czasem chodzimy do Biedronki, a ławka służy do tego, żeby spożywać napoje. Nie mam tu napojów z Biedronki. Ale dobra. Ławeczka skończona. Właśnie sobie na niej siedzę. I to nic się nie dzieje. Może mogę się pochuśtać.
nie chodzi na boki, jest poskręcana, posklejana, wyszlifowana, czeka na malowanie. Malowania już nie będę wrzucał. Plan jest taki, żeby użyć bezbarwnego lakieru do wewnątrz w ilości 2-3 warstw. To wszystko będzie zależało od tego, jak to drewno będzie piło, jak to wszystko będzie wyglądało po malowaniu. Ja muszę tutaj teraz do porządku posprzątać. No i w zasadzie to by było na tyle. Pitolenia, moi kochani, ja zapraszam na następny odcinek, który jakoś tam niebawem się pojawi. Jeszcze raz, łapki, czy to w górę, czy w dół, przy tej ławeczce, to już od Was będzie zależało. Mi się podoba, ja teraz jeszcze muszę to zanieść do domu i pokazać mojej córce, bo to będzie dla mojej córki, która będzie ubierała sobie butki, a do tego tak nisko. A w środku jakieś tam reklamówki z Biedronki. Dobra, nara, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia.